Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień, w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Na dzisiejszy odcinek zapraszają mecenasi. Patronat medialny nad Na Setkę sprawuje portal muzyczny uptown.pl. Dobry wieczór, Grzesiu. Dobry wieczór, Chris. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejna godzina 20, jak co tydzień, środa, znaczy się zaczynamy Na Setkę. Tak jest. Tak, żeby was rozruszać, żeby paluszki rozruszać, szybkie pytanie na początek. Jak wiecie, ogłosiliśmy konkurs w zeszłym tygodniu, więc kto zamierza wziąć udział w konkursie Na Setkę, jedyneczka, a kogo to zupełnie nie interesuje, dwójka. Ja myślę, że tak, żeby się dowiedzieć w ogóle, co się dzieje. Tak, czy to w ogóle jest konkurs dla nas? Dla nas. A propos konkursu, sprawiałem pierwsze prace, nie wiem, zauważyłeś pewnie. Tak. Bardzo jesteśmy zadowoleni, bardzo Wam dziękujemy. Wszystkie potrzebne materiały, informacje znajdziecie w poprzednim odcinku, więc będziemy też na Facebooku teraz pchali to mocno, żebyście wiedzieli, co jest grane. Rozbujaliśmy chyba dyskusję taką też niechcący, nie wiem, czy zauważyłeś pod tym, znaczy nie wiem, czy niechcący, ale fajnie, że się ludzie tak. Tam rozpisali. No to każda dyskusja jest fajna, więc bardzo Wam za to dziękujemy. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że myśmy przejrzeli tę sesję dokładnie i tam są wszystkie ślady, więc pobierajcie sobie to najlepiej jako całość. Nie ma tam refmiksu, czyli nie ma zgrania ścieżek, bo dzisiaj też na to wpadliśmy, ale jeżeli chcecie posłuchać, jak ten utwór brzmi, zapraszamy Was do odcinka urodzinowego, gdzie ten utwór zagraliśmy tam parę razy, więc możecie zobaczyć, jak to brzmiało. Wszystkie ślady są od samego początku, więc można śmiało sobie synchronizować i wszystko poogarniać. Tak jest. No, my sobie skróciliśmy sprawę, bo nie chcąc robić tego samemu, zrobiliśmy konkurs, żeby ktoś inny to zmiksował za nas. Ale kusi mnie, żeby to zmiksować, więc chyba... Myślę, że może powinniśmy zrobić to tak z ciekawości. Chyba podejmę wyzwanie. No. Ja też w takim razie. Mam APS-y i mam wtyczki, ale wiesz, drugi komplet nie zaszkodzi. No masz wszystkie wtyczki PSP chyba, nie? Albo większość tych mam ważnych. Mam wszystkie. Wszystkie są genialne zresztą, więc... Wiesz. Może powinniśmy zrobić ograniczenie, że miksujemy tylko na PSP. No nie, no, ale to w sumie 30 dni, tam jest tryoutu, można, no. 30 dni. To jest taki okres, że już zdążysz sobie przyzwyczaić się do brzmienia, zdążysz oddać sesję i potem jak przychodzi poprawka, to się okazuje, że nagle bez tej wtyczki się nie da. Powiem Ci, że zdarzyło mi się to i byłem zmuszony kupić. Ale takie zakupy są najfajniejsze, bo to znaczy, że to są dobre rzeczy i one są po prostu tak wykorzystywane i się przydają. Nie? Dobrze, kochani, żeby nie przedłużać, oczywiście dziękujemy naszym mecenasom za wsparcie. Bardzo dziękujemy naszym patronom. Patronite. Chrisu, jak zwykle oddaję Ci głos tutaj w tej sprawie. www.patronite.pl/na setkę. Wspieracie nas i za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to pomaga nam kontynuować, tworzyć ten program. I jest Was wielu, czasami więcej, czasami mniej, ale zawsze jesteście dość sporą grupą, za co bardzo Wam dziękujemy. I zapraszamy kolejne osoby do tego, żeby dołączyć do tej grupy, a przypomnę tylko, że daje to też dostęp do grupy VIP, z którą związane są mniejsze lub większe plusy. Minusów chyba nie ma. A, oczywiście głównym plusem są goście. Byli obecni i przyszli.
Tak, wszyscy są tam, ale przypominam, że to jest grupa dla was, więc jeżeli wy nie zadacie pytania, to my nie mamy na co odpowiadać, więc to trochę od was zależy tak naprawdę, co tam się na tej grupie dzieje. No właśnie, a propos grupy VIP, bo mieliśmy spotkania wtorkowe, które zdecydowaliśmy na razie zawiesić. Tak, no są takie okresy, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie się wyrobić czasowo i teraz jest właśnie taki okres. Niemniej jednak też postanowiliśmy chyba znaleźć admina. Tak, właśnie szukamy kogoś. I to też pytanie do was jest, może chcecie się zabawić z nami w administrowanie grupy VIP na setkę. Więc jeżeli macie taką ochotę, dajcie nam znać i będziemy na was czekać. Kochani, przypominam. No, dawaj. Że oprócz VIP-owej grupy jest grupa normalna, otwarta, na setkowa, na której jest już grubo ponad 1000 osób, chyba. Tak mi się wydaje. Chyba tak. No. I tam też możecie zadawać pytania. Tam jest bardzo wielu ludzi o ogromnej wiedzy. VIP oczywiście jest skarbnicą naszych gości, ale ta grupa otwarta też. I wiele, myślę, że większość pytań znajdzie dobre odpowiedzi. Satysfakcjonujące. Więc jesteśmy na Facebooku, jak wiecie, widzicie nas na YouTubie, to już wiadomo. Możecie subskrybować, lajkować i... No, lubimy subskrypcje i lajki. Bardzo lubimy i lubimy, jak się dzielicie tym kanałem z innymi. Może to innym też może pomóc. Nie jesteśmy zbyt dobrzy w reklamy, więc no, to idzie tylko taką drogą naturalną. Tak, no jesteśmy też na Instagramie, na TikToku nas nie szukajcie, chociaż wszyscy mówią, że musimy się tam pojawić, więc pewnie niedługo się tak stanie. No i oczywiście strona na setkę, tam są wszystkie nasze odcinki, info o tym, o nas, o czym się zajmujemy, co robimy i dlaczego zajęliśmy się produkcją, tam też znajdziecie informacje na temat naszego dekalogu producenta, o którym jeszcze dzisiaj będziemy mówić z naszym gościem. A teraz myślę, że to jest już ten moment, bo tam patrzę kątem oka, że on już się tak zaczyna ziewać. Robi tak już, tak. Zobacz, zapowiadamy go, nie? Tak. Kochani, nasz dzisiejszy gość to saksofonista tenorowy, altowy, sopranowy, barytonowy, basista, multiinstrumentalista po prostu, aranżer oraz muzyk sesyjny. Od roku 2012 na stałe współpracuje z gitarzystą, kompozytorem i wokalistą Rayem Wilsonem, który zastąpił Phila Collinsa w zespole Genesis. W swoim dorobku artystycznym posiada trzy autorskie albumy utrzymane w stylistyce smooth, jazz, funk. Wśród artystów, z którymi pracował, znaleźć można takie nazwiska jak Grzegorz Nadolny, Zbigniew Wrąbel, Cezary Konrad czy Marcin Pędowski, pasjonat harmonii, wielogłosów i nagrywania wielu razy swoich instrumentów. Kochani, Marcin Kajper w przerwie koncertowej specjalnie dzisiaj do nas dołącza właśnie. Cześć Marcinie. Halo. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich przed odbiornikami. No ty wiesz, jesteś w telewizji, to nie ma żartów, nie? Nie ma żartów. Bardzo mi miło, panowie. Ja tylko przypomnę, że w drugiej części teraz my sobie będziemy tutaj rozmawiać o przysłowiowej dupie Maryny, ale potem oczywiście wy możecie zadawać pytania Marcinowi, to w drugiej części, druga część programu, więc możecie już je zadawać. W zasadzie możecie pytać o wszystko, o kolor majtek, bo się przygotował, wie już jakie ma, a też o sprawy czysto branżowe też możecie pytać, ale do tego Mikołaj nam zrobił wica, trzeba zasubskrybować nasz kanał, więc teraz guziczek, subskrypcję, a my jedziemy z tematem. Tak. Chris, masz ochotę zacząć? Tak, biorąc pod uwagę, Marcinie, twoją przeszłość, mam takie pytanie, nie wiem... No, proste w sumie. Na ilu maksymalnie instrumentach naraz nagrałeś w piosence? Jakby maksymalna ilość instrumentów. Maksymalna. Przybliżenie. No to, myślę, że to no, te wszystkie moje saksofony, klarnet, flet i jeszcze mój nowy instrument, na którym się uczę, czyli flugelhorn. Czyli no, siedem instrumentów. Oczywiście one jeszcze się głosowały, czyli dublowały. Niektóre grały po dwa głosy. No to tych głosów powiedzmy, że było 10 na pewno. Okej. Okay. I to, no to tak całkiem nieźle. A to właśnie, bo no, to jeszcze prawie cały bigment. Poczekaj, Grzesiu, ale jak on gra na instrumencie monofonicznym w sumie, można powiedzieć, prawda? Czyli ma 10 głosów. Tak. To jak my plumkniemy na fortepianie w 10 paluszków, to w sumie jest to samo. To samo. To samo.
No. Tylko, że ja to robię innym soundem. Poczekaj, postaramy się, my mamy klawisze MIDI, da się to zrobić. Tak, ale o tym multitrackingu też dzisiaj chcemy z tobą pogadać, bo w dzisiejszych czasach jakby wynajęcie sekcji dętej pełnej, no to jest niejednokrotnie koszt, a dwa, że no ciężko jest znaleźć muzyków, tak, no ciężko jest znaleźć muzyków, paradoksalnie, którzy wspólnie razem grają na raz. Tak. I tą samą sekcją, artykulacją. Tak, i tą samą artykulacją, tak. Bo jakby to jest też jakby ten temat. No a tutaj wychodzimy z rozwiązaniem takim, że to może zrobić jedna osoba, nie? Troszeczkę zabieramy pracę całej sekcji tej. Wiesz, no nie żeby ich było tak wiele w Polsce. No właśnie, więc spoko. Marcin, jak to robić, powiedz? Jak do tego w ogóle podejść? Bo wiadomo, że dzwoni się do takiego człowieka jak ty na przykład, który ma przede wszystkim paletę instrumentów i to jest chyba podstawą, że trzeba mieć różne instrumenty o różnym brzmieniu, nie? No tak. No, ja to zrobiłem tak, że zbierałem te instrumenty też przez lata i to się zaczęło od tego, że jak pojechałem na mój pierwszy kontrakt statkowy, to musiałem mieć klarnet, flet, alt i tenor. No i to była podstawa podstaw. I mówię, kurczę, no to już cztery instrumenty, muszę tutaj kupić szybko flet, kupić alt, bo miałem tylko klarnecik i tenorek. I od tego jakby się zaczęło. I nauczyłem się grać na flecie, bez problemu, zajęło mi to jakieś tam 3 lata, powiedzmy. Potem dokupiłem saksofon sopranowy i na tym sopranie od razu poczułem magię, totalna magia sopranowa, więc już miałem jakby 5 instrumentów swoich. Mówię, kurczę, no to teraz do pełni szczęścia brakuje baryton. I też został po jakimś czasie zakupiony. No i tak to rośnie twoja paleta saksofonów i tyle. Potem... Baryton, dobrze. Baryton. Czyli kontrabasowy dalej, kolejny etap to kontrabas, kontrabasowy, saksofon. Najpierw jest basowy, potem kontra, ale to już są takie smoki, że chyba tam... F czy Fis to jest to samo. Okay. No i co? No i biorę po kolei te instrumenty, nagrywam jakiś jeden ślad, robię jakby... główną linię melodyczną, do której potem buduję strukturę, harmonię, sprawdzam, czy alt będzie w tym miejscu brzmiał lepiej z tenorem, albo tylko z barytonem, albo na przykład flet i baryton i one sobie w jakichś tam odstępach dosyć dużych, dwuoktawowych grają unison. I to są te sprawy. Ja sobie po prostu tak to robię, nawet w domu sam nagrywam. Nie muszę do Grzesia często i gęsto do studia przyjeżdżać z tą całą watachą instrumentów, tylko mogę czasem robić to w domu. Ale oczywiście u Grzesia jest przyjemnie, no bo wtedy pijemy kawę i Grzesio mi mówi, nie, to tutaj jeszcze raz, tutaj, a nie, jeszcze jeden take, a tu zrobimy dubelka, a tu zagraj tak, a może zagraj tak. No a i powiedzcie to... mi to, ja wrócę trochę w tym procesie, bo tutaj tak, mówimy o nagrywaniu. Ale powiedzmy, no jesteś producentem takim jak Grzesiu, ty rozumiem, nie piszesz na te wszystkie instrumenty, czy piszesz zanim wyślesz do Marcina pomysł? Co mu dajesz? Czasami przygotowuję jakiś koncept, jeżeli mam jakiś pomysł, zazwyczaj jest to pryma, ponieważ wiem, że jeżeli Marcin przyjedzie, to harmonię już zostawiam jemu. Okay. Natomiast czasami się zdarza tak, że mówię, Marcin, tu jest twoje solo, rządź. Okay. No właśnie o to mi chodziło. Czy ty, Marcin, sobie rozpisujesz to, czy ty kompletnie na żywca jedziesz i robisz te partie po prostu? Wiesz co, jak już jest na przykład typu solóweczka, że na brydżu masz po prostu swoje 8 taktów, jadę i najlepiej mi się gra drugi take. Bo pierwszy take to ja sprawdzam, co to w ogóle jest. Gram sobie. Mówię, dobra, nie wyszło. Kasacja. Drugi take, już mniej więcej wiem, jaka jest harmonia. Nie jestem jeszcze przyzwyczajony do harmonii, więc nie gram za dużo i słucham muzyki. I dlatego ten drugi take zwykle, albo trzeci, to są właśnie te konkretne take'i. Najlepsze. Ale rozumiem, ale jeżeli chodzi o samą sekcję dętą, taką typową sekcję, nie solo,
Czyli też ją grasz po prostu sobie po prostu na ucho, słyszysz tą prymę, robisz prymę i potem dogrywasz bez rozumienia. Dokładnie tak. Pisać, no bo nie ma po co, nie? Nie, nie, nie. Najlepiej jakby na ucho. Ja myślę często i gęsto po prostu interwałami, składnikami akordu. Chwytam je na ucho. Nawet nie muszę wiedzieć, czy to jest A7 plus, minus tak, 9, no, 13, 17, tylko po prostu mi to pasuje. I tak. Do tego następny głos. I tak sobie budujemy. Sopran tutaj, tutaj alcik, tutaj tenorek, może drugi tenorek, podstawa, baryton jakiś. Na barytonie często i gęsto robię, no bo nasłuchałem się, nie ukrywam, Tower of Power i innych różnych fajnych sekcji, incognito i tak dalej, i tak dalej. Gdzie baryton zwykle pięknie się odzywa w jakiejś kontrze. Robi para-pa, para-pa, pa, i tak dalej. No i próbuję po prostu robić to, co najbardziej kocham i naśladować tych panów, którzy to wymyślili już 40 lat temu. No. Także tak to jest. Jedna linia i nabudowanie na tym po prostu różnych następnych instrumentów. Zapytam cię, jak ty to robisz, bo jak ja to robię, to wiem, ale czy na przykład używając, chcąc zbudować harmonię, czy chcąc zbudować efekt, używasz różnego rodzaju na przykład saksofonów, nie wiem, sopranowych, tenorowych, żeby to brzmiało inaczej, czy wystarczy na przykład zdublować 2-3 razy ten sam instrument, lekko go inaczej, nie wiem, zagrać? Jak osiągasz ten efekt takiej masy? Taka masa. Ja jak generalnie sam nagrywam dla siebie, to lubię jak każdy instrument gra jeden głos. Wtedy jest, tak mi się wydaje, że jest bardziej czytelnie wtedy. Jest jeden flet, jeden alt, jeden tenor, jeden baryton. I sobie tymi czterema dźwiękami tylko kombinuję. Ale były takie przypadki i dalej są, że przychodzi właśnie kolega do mnie, albo ja gdzieś jadę i nagrywamy po kilka właśnie razy ten sam take, tak jak mówisz, Grzesiu, i rzeczywiście jest troszeczkę inaczej, tutaj troszeczkę się spóźniłem, ale nawet nie dostrajamy tego do, tak jak w aptece, bo właśnie to, że się spóźniłem, daje efekt, że to jest, brzmi jak cała sekcja saksofonów, nawet podwójna. Ja także pamiętam, tak też myśmy lubię. Nagrywali tą płytę dla Ani Rucztowicz. Nie wiem, czy pamiętasz, tam był taki utwór napisany na w zasadzie na całą sekcję dętą, który zresztą świetnie poprowadziłeś razem z Maćkiem Fortuną. We dwóch zrobili całą po prostu, cały big band. Ale tam pamiętam właśnie nagrywaliśmy tak, że nagrywaliśmy po 2, po 3 razy instrument. Właśnie po to, żeby to było takie wrażenie, żeby była masa. Jest po tak, takiego pierdolnięcia po prostu. Nie patrzę na godziny, czy już można, ale program jest ocenzurowany. Więc ten efekt można też osiągnąć jakby dance w ten sposób, a nie kopiować ślady, tak? Bo kopia to jest, kopia się zazwyczaj nie sprawdza, nie? Nie, znaczy, lepiej tak, nie. Ja pamiętam czasy, jak nagrywałem sekcje w latach 90. Dużo takiej muzyki w stylu zouk w Paryżu się robiło i tam robiliśmy tak, że saksofon, trąbka i puzon grały swoją rzecz, dublowaliśmy po prawej. I trzeci raz graliśmy to samo, ale z trąbką na oktawie. Bo to była taśma, mieliśmy tylko 3 ścieżki i wszystko było wgrywane. Ja miałem jakby miks tych instrumentów na jednej ścieżce. Nie mogłem zmieniać jakby, wiecie, no po prostu poziomów pomiędzy nimi. I to zawsze były te 3 ścieżki. Lewo, prawo i ta oktawa w tej trąbce. Pamiętam. I to dawało tą masę, nie? No w momencie, kiedy masz 9 instrumentów zamiast 3, to robi jej też, nie? Robotę w takich... A słuchajcie, miałem taki przypadek, że właśnie jeżeli chodzi o nagrywanie typu wielkiej ilości dęciaków i kto jest cichszy, kto jest głośniejszy i ustawianie ich bliżej mikrofonu albo dalej. To właśnie robiliśmy tak na płycie Gumolit Marcina Pędowskiego. Ja tam grałem na barytonie, więc trochę byłem oddalony, ale nie za bardzo, bo ten baryton tak się nie przebijał przez sekcję
czterech trąbek i czterech saksofonów tenorowych, bo taki sobie użył wachlarz. I graliśmy wszystko w unisonie. I typu, wiesz, gramy w studio, naokoło mikrofony i tak dalej. I nasz miks polegał na tym, że Marcin słuchał i mówił: Kajperku, krok do tyłu, chłopaki z tenorami krok do przodu, tutaj na puzony dwa kroki w bok. I to było miksowanie w ogóle masy instrumentów. I wszyscy w ogóle unison, wszystkie tematy w unisonie. Także polecam posłuchać. Gumolit. To mi przypomina też pracę Marciala Solala, francuskiego jazzmana, u którego były sekcje pięciu saksofonów grające właśnie w unisono. Bardzo szybkie przebiegi. No to też było niezły sam. W ogóle takie granie, myślę, jednak z wieloma ludźmi, które oczywiście nie zawsze jest możliwe, też jest chyba ciekawe, nie? Granie i słuchanie siebie nawzajem. No bardzo ciekawe. Ja niejedną sesję również spędziłem w Big Bandzie. Także to jest naprawdę duże wyzwanie, żeby wszyscy zagrali równo i fraza, i żeby wszyscy zagrali tego kopa tam pa! I trafili i tak dalej, żeby tą samą artykulacją. A to już jest zadanie dla dyrygenta. Artykulacja to jest też ważna rzecz, o której się często zapomina w takim tym, nie? To też ma ogromne znaczenie, nie? Jakby dla masy. Tak. Ogromne. Jak ją zapisać nawet? Ja często dostaję nutki i tam jest dokładnie. Tak, kropeczka, daszek i każdy co innego oznacza. Tutaj mocniej, krócej, tutaj szybciej i tak dalej. Nie? Jak osobne dydaskalia do nut zazwyczaj są. Tak? Właśnie. A legendy nie ma na dole. Kurczę. Marcin, powiedz mi, bo wiem, że bardzo długo szukałeś mikrofonu. To też trochę mówi o poszukiwaniu sandu, nie? Takiego własnego twojego. Powiedz, jak to wyglądało. Przez co przyszedłeś i na czym utknąłeś? Dobra. W sensie, co masz teraz? Dobra, nie, to zacznę od początku. Na początku kupiłem sobie mikrofon AKG 100, kurczę, Perception 103, szerokomembranowy, taki za 400 zł mikrofon. Ale o dziwo miałem dobre warunki studyjne w chatce, wygłuszenie bardzo dobre i ten mikrofon bardzo fajnie współpracował z moim saksofonem. Pomimo tego, że był za bardzo jakiś taki, ja czułem, że jest płaski, że nie ma głębi i tak dalej, ale mówię, dobra, to jest mikrofon tylko za 400 zł i ja się chcę nauczyć na tym, jak w ogóle nagrywać. No i to był mój pierwszy mikrofon. Przez jakieś tam 3-4 lata z niego korzystałem. Następnie kolega z Poznania, Darek Tarczewski, polecił mi mikrofon wstęgowy. Wstęga, jak wiemy, troszeczkę bardziej jest łagodna, wszystko tu jest, wiesz, bardzo pasuje z instrumentami dętymi. I kupiłem mikrofon wstęgowy AEA N22. On nie jest aż takim strasznym, nie jest tak strasznie ciemny, więc ma jakby szerokość alikwoty i tak dalej, więc ja się w tym mikrofonie zakochałem i do dzisiaj na nim nagrywam prawie wszystko, nawet jak idę do jakiegoś studia, to biorę ze sobą swój mikrofon, wiem, że na nim naprawdę będzie super, ale ostatnio miałem przygodę z panem Neumannem U87, i tak też mi się, muszę powiedzieć, że bardzo mi się spodobał. Jest bardzo drogi, ale chyba będę zbierał sobie spokojnie kaskę, żeby takiego Neumanna sobie kupić. To jest klasyk. Bo to po prostu, klasyk. Po prostu U87, alikwoty, szerokość. No po prostu się zakochałem. Jest jeszcze chyba lepiej niż moja wstęga. No ale nic, to jest niedaleko. 87 to niedaleko jest akurat przyszłość. Mikrofon, który albo się lubi, albo się nie lubi, nie? To trochę jak z Prince'em, nie? Ale 87 tak historycznie, nie? Praktycznie, gdzie byś nie patrzył, to bardzo dużo nagrywa i w ogóle tych klasycznych takich albumów jazzowo amerykańskich też, to on w sumie jest praktycznie wszędzie na bardzo wielu dętych, nie? To jest ciekawe. Ja grałem na tym mikrofonie w Trójce koncert. I bardzo dobrze mi się, jakby odsłuch był
rewelacja. Potem nagrywałem w jakimś innym studiu, zupełnie nie. Mówię, ojoj, coś z góra, spłaszczony dźwięk. U siebie w domu, gdzie w ogóle nie mam niestety wytłumienia żadnego, jest tylko łóżko, szafa dookoła i tak dalej, ale u mnie w domu mi się ten sound podobał. Dlatego chyba niebawem... Wiesz co, mi się wydaje, że jedną z rzeczy, która mogła się zadziać między tamtym trójkowym, który być może był stary dosyć, bo podejrzewam, że w trójce mają te takie trochę oryginalne jakby wersje. Mm-hmm. No właśnie. Historycznie, to tam są duże różnice. Możesz de facto, zanim kupisz, to warto by było na pewno go spróbować i zdecydować, czy chcesz ten stary, czy ten nowszy i tak. I no, no właśnie. To może poszukiwania... Być poszukiwania dalej trwają. Mam jeszcze jeden mikrofon w domku, który bardzo lubię. Zwykle go biorę na jazzowe granie na żywo. To jest RE20 Electro Voice. Szary taki. Tak, tak. No i to jest też mikrofon, na którym uwielbiam grać. Też kiedyś na nim zagrałem jakiś koncert chyba z Filipem Wojciechowskim w sali Lutosławskiego. Zakochałem się od pierwszego usłyszenia. Taki miałem odbiór po prostu siebie, że mówił wow, co tu się dzieje. O dziwo, on dobrze zagra na praktycznie każdej i trąbka, i puzon, wszystko możesz na nim nagrać. Nie? Z ciekawości zapytam, zanim postanowisz wydać 8 tysięcy na 8-7, czym miałeś... 13. Już teraz 13? Tak, no to jest inflacja. Czy miałeś okazję podmuchać do Royera? Z ciekawości pytam czystej. Nie. Nigdy. Jeszcze nie. To może, bo to wiesz, to jest połowa tej kwoty. A myślę, że mógłbyś się zdziwić. Ale czy ty, Grzesiu, jesteś szczęśliwym posiadaczem? No, Maciek Fortuna się zakochał. Nie? Jesteś szczęśliwym posiadaczem tego mikrofonu? No, ja nie jestem, Grzesiu. Nie, ale wiemy, możemy tak, wiemy, kto ma, i jeszcze jeden mikrofon, którego nie mogę nie wspomnieć, to L22, czyli emulujący wszystkie inne. Ten Stone Sendo. Wiem, że to jest troszeczkę czarna magia, ale on jest taki, że nagrasz, a potem sobie możesz wybrać, który to mikrofon jest po nagraniu. I jaką ma kierunkowość. Tak, no tam już są cuda. No to jest duży odlot już. No dobrze, tyle o majkach. Marcin, jestem strasznie ciekaw, bo zdajemy sobie sprawę też, nie wiem, czy może to jest tylko w mojej głowie, ale mam takie wrażenie, że saksofon dzisiaj jako instrument w muzyce popowej jest w zasadzie odrzucony. Bardzo rzadko już. Disco polo. Tak, no jakby wspomniałem z disco polo. Ale moje pytanie jest właśnie takie, czy... czekaj, bo my się... Zniknęliście mi. Nie widzę was. My cię widzimy. Widzimy cię. Dobrze widzimy. Czy uważasz, że saksofon dzisiaj w ogóle ma przyszłość w muzyce nowoczesnej, czy jest tylko głównie zarezerwowany dla, nie wiem, dla jazzu? Jak to jest dzisiaj z tym graniem wiesz na saksofonie? Ja cały czas... jakby otrzymuję zlecenia, żeby nagrać tutaj sopran, tutaj alcik, tutaj solóweczkę, tutaj sekcję. On cały czas jest. Mhm. To nie ma tak, że nagle moda na saksofon się skończyła i koniec. Wiadomo, że kiedyś był bardziej popularny, teraz jest trochę mniej, ale na szczęście tego tak nie odczuwam, że jest końcówka. Zresztą sam mój najnowszy projekt, który właśnie ogarniam, to będzie Chill Out House i z saksofonem właśnie. No, także nowoczesna jakby muzyka, elektroniczne brzmienia, trochę rodesika, żeby zabarwić na jazzowo, ale generalnie Moog, house'y, chill out'y, kręcenie barwy, kręcenia bitu, emulacja, jakieś dziwne rzeczy, i to wszystko robię z moim siostrzeńcem, który uwielbia takie rzeczy robić. Więc w sumie robimy coś nowego dalej z saksofonem. Myślę, że będzie spoko dla fanów Raya Wilsona, bo to będzie oparte na właśnie inspirowane muzyką Raya Wilsona. Proszę. No. Ale ten saksofon zawsze się przewija, także myślę, że jeszcze z 10 lat na pewno.
Nie wiesz, zadałem to pytanie, bo no, ja uwielbiam łączenie w ogóle instrumentów akustycznych z elektroniką, to zresztą wszyscy już tu wiemy, wiecie chyba. Mm-hmm. Natomiast bardzo często spotykam się ostatnio właśnie z takim oporem, że wiesz, że proponuję jeszcze gitarę, to gitara przejdzie gdzieś tam w aranżu, bo to jest taki instrument, nie? Ale mówię, a dajmy tutaj solo na saksie. Nie, nie na saksie nie. 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 To widzisz, Nie, bo saksofon jest taki stary. Jezu, naprawdę. Ale fortepian jeszcze starszy, nie? Jak już patrzymy na roczniki, to tak. Marcin, nagrywałeś swoje płyty, bo wspomniałeś o tym, że zresztą wiemy, że masz parę albumów wydanych. Jak wygląda produkcja takich płyt przez ciebie? Ty aranżujesz, wymyślasz koncept? Jak to jest, powiedz? Cały początek. Budzę się rano, albo o trzeciej w nocy, albo jadę samochodem i wpada mi pomysł do głowy. Jakaś melodia typu 8 taktów. Oczywiście nagrywam na telefon i mam na tym telefonie milion takich różnych pomysłów. Potem jak mam wenę twórczą, siadam sobie do piana i do tego pomysłu układam sobie harmonię. Jak już mam jakąś refren czy zwrotkę, powiedzmy tak, bo ja piosenek raczej nie komponuję, ale jakieś tam utwory. Mam kawałek tego utworu, to staram się wtedy zrobić sobie taką demóweczkę, żeby w ogóle zobaczyć, jak ten utwór brzmi. I sam wtedy w domku układam sobie bębniarza z komputera. Do tego dogrywam sam piano, sam basóweczkę, sam wszystkie saksofoniki i tak dalej. I mam taką demówkę gotową od A do Z, jak to mniej więcej ma wyglądać. I jak ten numer sobie poleży tak z pół roku albo rok w mojej w szufladzie, ja stwierdzę, że jest fajny, to go wtedy spisuję w nutki. Okay. I mam taką, robię tak jak w Real Booku. Temat, co się dzieje, funkcje pod spodem. Jeżeli są za trudne funkcje, to idę do Kamila Barańskiego i on mi pomaga, żeby je ładnie zapisać. A on zna te funkcje, których inni nie znają, tak, to prawda. On zna wszystkie funkcje. I po czym, jak już się uzbiera jakaś ilość utworów, a mam ich naprawdę już dużo, no to załatwiam jedną próbę albo dwie, albo nawet nie załatwiam próby, tylko od razu studio i z muzykami wchodzimy do studia, jeden wieczór, może półtora. Ale jak to jest, to dzwonisz do kumpli zazwyczaj, do kolegów? Czy Ja mam swoich, wiesz, zaufanych ludzi, typu Marcin Pędowski na basie, Tomek Harywaldowski na bębnie, Kamil Barański na pianie i Łukasz Chyliński na gitarze, albo Rafał Dubicki na trąbce. Tam ostatnio na ostatniej płycie miałem kilku trębaczy, nagrywali dla mnie. Patrycjusz Gruszecki. Na tej płycie? Na windowej. Patrycjusz Gruszecki nagrywał, Nathan Williams. Na przeszkadzajkach zwykle gra u mnie Adaś Lewandowski. No i wiesz, to jest ekipa sprawdzona, która wiem, że rozdaje minuty, raz, dwa, trzy, cztery i koniec. I jest pozamiatane, zagrane. A potem siedzę z Marcinem Pędowskim w jego dziupli i tworzymy miks. Jak już jest wszystko dograne do ostatniego taktu, no to master mi zwykle robi Magdalena Piotrowska w Krakowie. Nasz gość. Hirkandy. Tak? Hirkandy Studio. Ona masteruje wszystko, co robię praktycznie. No, także Magda mi robi masterek i po prostu decyd. I płyta jest wydana. I na swoje koncerty nie mam czasu i szczerze powiem, za dużo jest zamieszania z własną autorską muzą i nikt nie chce za to płacić. Jeszcze za smooth jazz, no proszę was. Także swoje płytki, które mam, no po prostu rozchodzą się jakoś tam na koncertach innych. W wolnym sobie właściwym tempie. Tak, 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 spokojnie. Ludzie poznają moją muzykę, zupełnie inną niż gram na co dzień, ale ja to kocham, lubię nagrywać, to jest mój świat. No. I kolejne płyty nadchodzą cały czas. Udostępnimy twój materiał, bo myślę, że wiele osób nie zna twojej twórczości. To uważam za potężny błąd i szybko trzeba to nadrobić, bo naprawdę kawał dobrej muzyki robisz.
i świetnie się tego słucha. Panowie. No i Boże. Dziękuję. Razem będą trzy dyszki. Czyli płyta. No tak. Możemy też ogłosić jakiś konkurs, można, wiesz, twoją płytę jakby wydać. To wiesz, to zaproponuj, to wiesz, to masz, to jest twoje 5 minut na reklamę. Wykorzystaj. Tak. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli mnie pamięć nie myli, to właśnie instrumenty dęte były u podstawy rozmowy i dyskusji, jaka się odbyła tam na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to w końcu ustaliliśmy, że A to jest jednak 440, dlatego że tak jak inne instrumenty mogą się mniej więcej stroić jeszcze w miarę góra-dół, to dla blaszaków to było horrendalne. Oni mieli takie instrumenty z jakimiś rurkami, wiecie, które powodowały, żeby można to było robić, ale generalnie było straszne ciśnienie, właśnie między innymi z powodu dętych instrumentów, żeby mieć jeden strój. No i w tym tam był taki pakt wersalski, który ustanowił, że A to jest 440 i tam chyba było 7 krajów na początku i potem kolejne do tego doszły i w końcu producenci instrumentów blaszanych mogli odepchnąć z ulgą i powiedzieć sobie, no, nareszcie koniec problemów. Więc jeżeli ktoś ten uważa, że 440 jest nie okej, to do tego pana proszę. Dobrze, słuchajcie, ale to nie jest, przepraszam, tylko powiem, że to nie jest koniec problemów. Temperatura nie. To jest problem. Tak, o Jezu, wiem. 15 stopni i już na trąbce nie zagrasz czysto, albo na saksofonie, choćbyś tak. Nie wiem jak chciał. To jest choć zawsze nie nadrobisz. Mhm. Za nisko. Temperatura, słup powietrza i tak dalej, ma inną temperaturę. Jest temperatura idealna? Jest temperatura idealna w takim razie? 26, no. Domowa, 21. 21, okej. Okay. 21, 2 stopnie, to jest super. Jak na saksofonie gram, to często muszę się mierzyć z temperaturami góra-dół. I tak, jak jest za zimno, to niestety nie stroję. Jak jest za gorąco, to szybko wysycha stroik. I również jestem za wysoko, więc trzeba wyciągać się wtedy. Tak. Cały czas coś. Cała historia, na przykład, jak nie wiem, co by się zadziało, gdybym przyszedł do ciebie z albumem w 432? No, tak dramat. Pytanie. Dramat. No tak mi się wydaje, że dramat, to patentyk jest nie do przejścia, nie? Ja miałem kiedyś taką przyjemność grania z Leszkiem Możdżerem. Tak, jeden no bo on gra, nie? On gra w 4-3-5. 4-3-5. Tak? Jego fortepian był wtedy, to było jakieś 5 lat temu. Jeden utwór graliśmy razem. Ray Wilson śpiewał, ja grałem na saksofoniku, a Leszek na pianie swoim przestrojonym. I myślałem, że dobra, no wyciągnę się i w porządku, nie? Ale nawet nie, bo wyciągnięty na maksa saksofon, to i tak było za wysoko. I cały czas jeszcze obniżanie, bo ten wykon jest gdzieś na YouTubie i jest. Nie chwalę się tym, że grałem z Leszkiem Możdżerem, bo jestem po prostu cały czas za wysoko. Właśnie, no, warto mieć na uwadze to, jak robicie muzykę właśnie dla tych wszystkich, którzy produkują, że jeżeli robimy właśnie w innych strojach niż 440, to dla dęciaków jest to osobna historia, tak jak dla dęciaków też osobną historią, może też takie pytanie do ciebie, jest sama tonacja, prawda? Wiemy, że niektóre tonacje są dużo bardziej po drodze dęciakom niż inne. Jakie są takie, powiedzmy, tonacje ulubione? Powiedzmy, 3 ulubione i 3 najbardziej nieulubione. Uwaga. Pianiści cię zastrzelą. B-dur? Nie, wcale nie. B-dur, F-dur, C-dur. No tak. Super. Super, jako początkujący flugelhornista już wiem, że F-dur to w ogóle spodnie. Samo się składa. Na saksofonach, nawet jak my mamy, wiadomo, tenor o sekundę wyżej, alt, baryton, tercja mała niżej. To są wszystko tonacje, które nam pasują. Poczekajcie, ja powiedziałem teraz moje ulubione tonacje, czyli tak. Na fortepianie to będzie S-dur, no A-dur, no i B-dur.
No to właśnie, do tego zmierzałem. Esdur, Azdur i tak, bo ty masz winnej, przecież ty masz inaczej. Same czarne. Właśnie, ja jestem ten, same czarne. Dzięki, bardzo dziękujemy ci. Właśnie poczuliśmy się dużo lepiej. Kurde, Molek. Ale to nie znaczy, że nie gramy w innych tonacjach. Najgorsze? Wasze Adur, Edur i Dedur. U nas, matko, to są najbardziej popularne tonacje, tak. Ja wiem, ale tutaj na tenor i na trąbkę to się robi Fizdur, Hadur i Edur. I to już jest, no nie mówię, że to są moje ulubione tonacje. Raczej nie, ale solo zagram, nie ma problemu. Przerabiałem kiedyś, dawno temu, słuchajcie, przerabiałem taką książkę Pentatoniki Jerry'ego Bergonziego i polecam to każdej osobie, normalnie każdej, bo od tego momentu, kiedy to zagrałem te wszystkie pentatoniki, naćwiczyłem się we wszystkich tonacjach, te Edur, Adur i Dedur są mniej problematyczne. Po prostu bardziej przyjazne się zrobiły. Bardziej przyjazne. Jakby mój umysł się otworzył bardziej na te tonacje i no bez problemu mogę też w nich zagrać solóweczkę. Dobrze. Kochani, ja tylko myślę, że możemy już pomału jakieś pytania. Tutaj się pewnie pojawiły. Tak, jakieś, to coś mi mignęło. Jakby ilość mnie nie przeraża, bo my mamy o czym rozmawiać. Więc ja myślę, że teraz zrobimy sobie króciutką przerwę na naszych mecenasów. Przypomnijmy kto, dzięki komu dzisiaj jesteśmy tutaj z wami. I za chwilę do was wracamy z waszymi pytaniami albo i bez. Mecenasem dzisiejszego programu jest PSP Audioware, polska firma tworząca od przeszło 20 lat światowej klasy efekty i procesory dźwiękowe, w tym kultowego Vintage Warmera. Więcej informacji na stronie www.pspaudioware.com. Mecenasem na setkę jest firma Invest Studio, zajmująca się fotografią i wideografią korporacyjną, produktową, lotniczą i architektoniczną, a także strategiami marketingowymi oraz e-commerce. Więcej informacji na stronie www.investstudio.pl. Mecenasem dzisiejszego programu jest APS, Audio Pro Solutions, firma tworząca profesjonalne monitory studyjne, projektowane, budowane i testowane w Polsce. Pełną ofertę APS znajdziecie na stronie www.apscompany.com. Wszystko jest jasne. Ja tylko zapytam pro forma, znasz takie firmy jak PSP, APS? Coś ci to mówi w ogóle? A to są jakieś typu Xbox? Do grania konsole. Nie, rozumiem, że nie używasz wtyczek. Będzie trzeba to zmienić. Musisz to zmienić, bo to kawał dobrego. Obie firmy są polskie, a ASP jest pod Wrześnią. Ach, APS. Wiem. Dobra, APS-y, znam APS-y, tak? Monitory znam. Dobra. Tak. A, no to nie jest tak źle, ale PSP musisz popracować, bo to są jedne z najlepszych wtyczek na ziemi, więc... I to a też polska firma. UAT Audio? UAT jest super, oczywiście, ja sam używam, ale PSP naprawdę to jest... Dają radę, świetne rzeczy. Tak. No kurczę. Dobrze, widzę tutaj pytanie od Andrzeja chyba, tak mi mignęło. No to jedźmy. O, jest. Ustawmy się też proszę o zmianę o ekranu. Czy stroje w DAW-ie nagrane ślady? Czy stroje w DAW-ie nagrane ślady? Mhm. Andrzej zapytał. Kurczę. Ja chyba nigdy nie stroję niczego. Znaczy ty stroisz dlatego, że nie stroisz. Tak. Stroję dlatego, że od razu nagrywam tak, jak ma być. I nie muszę ich dostrajać. Okej, ja myślę, że tu bardziej... Czy o to chodziło? Ja myślę, że tu bardziej chodzi o pewnie o duble, o jakieś takie rzeczy, nie? Że... No ale dubel na tym polega, że masz lekką różnicę, też, nie? No właśnie. No dobrze, ale to wiem, że nie. Nie, ale nie stroję. Ale nie stroisz, bo nie umiesz tego robić i wolisz zagrać czysto. Na przykład. Dokładam, znaczy, jeżeli już przesłuchuję oczywiście każdy track nagrany, jeżeli on odbiega rzeczywiście od oryginału, jakoś tam, nie wiem, rozgrzałem się, jestem nagle za wysoko, to wolę jeszcze raz to nagrać, lekko obniżając saksofon, niż tam dostrajać takie rzeczy, nie? Bo to zawsze jest jakaś tam utrata soundu, nie wiem, czy duża, czy mała, ale ja tego nie robię.
Jest dopowiedź. Chodzi o drobną korektę, żeby nie nagrywać jeszcze raz. No, ale już wiadomo, że... To ja nagrywam jeszcze raz. Jest nagrać no. jeszcze raz. Znaczy, generalnie po prostu jemu jest szybciej. Znaczy, słuchajcie, zawsze jest lepiej nagrać jeszcze raz. Tak. Nagrać też czy zaśpiewać. Lepiej jest zrobić to parę razy, na tyle, tak. żeby to było czysto, niż potem ingerować w ślady, bo każda ingerencja psuje ślad po prostu. Tak, no jest ingerencja w fazę, w ogóle w zachowanie się i to nawet melodyna to ma, nie? W sumie tak naprawdę. Tak, więc jeżeli już nie ma wyjścia, to też łatwiej jest zmienić muzyka niż nastroić. Dobrze, next one. Chrisu? Tommy Lee, jak dobierać instrumenty do sekcji dętej? Jak dobierać instrumenty do sekcji dętej? No cóż, no to mamy tak. Najbardziej podstawowa sekcja dęta. Trąbka, puzon, saksofon. I teraz zależy, czy chcemy mieć klasykę, czy chcemy coś zmienić i na przykład dodać baryton do tej sekcji, który często się pojawia, a może flet. To wszystko zależy od tego, jaki mamy chyba utwór, czy on bardziej jest spokojny, czy ma być ta sekcja bardziej agresywna. I to wtedy dobieramy instrumenty, bo jak ma być spokojnie, to ja bym dobrał flet, sopran, tenor na przykład i flugelhorn. Czyli już nie idziemy w dolne partie. Nie, a jak ma być bardziej agresywnie, to wtedy bym zrobił alt, tenor, baryton i na przykład jeszcze z puzonem, który zmiękczy nam trochę to brzmienie, ale będzie też na tyle potężny, że da od siebie po prostu taki, wiesz, dodatkowy power razem z tenorem, nie? Tak, ale już też praktyka mówi, że w zasadzie nie, to teraz mnie za chwilę koledzy zastrzelą, ale można się obyć bez puzona. Puzona, puza, puzonu. Tego, co się wyciąga. Można, ale nie trzeba, bo puzon to... Nie, oczywiście, że nie. Natomiast parę razy nagraliśmy sekcję na przykład samych saksofonów, nie? To też jest do zrobienia, ale też inna stylistyka, inny klimat, inna muza. To chodzi. Ja nawet pewnego razu nagrałem... dwa alty i tenor i tak mój kolega Marcin Pędowski je jakby obciął equalizerem, że było słychać z tych altów po prostu jakieś blaszaki. Miało się wrażenie, że to jest sekcja typu, gdzie jest normalnie trąba na górze i jakieś tam saksofony, nie? Ale to obcinanie, tutaj wybrzuszenie delikatne, taki patencik mały. Super. Jak harmonizuję poszczególne instrumenty? Jest jakaś zasada, której się trzymasz, czy to jest random? Wiesz co, to musi pasować wszystko, jeżeli już nagrywam całą sekcję, musi pasować z harmonią, która się dzieje na dole. No ja staram się właśnie robić to, jakby dogrywam na... pierwszym konkretnym głosie, drugi głos, który jest oparty często i gęsto na pentatonice. Ja myślę pentatonikami i dlatego te głosy na górze, one są dziwne, ale pasują do harmonii generalnie pod spodem. Więc po prostu jeden głos główny, na dole jakaś podstawa, który baryton może idzie na przykład razem z basem nawet, te same riffy gra, a na górze po prostu dodaję tercję i na tej tercji jakiś tam głosik, kwinta, a potem co mi się żywnie podoba, siódemki czy dziewiątki wplatam na górze i od tych dźwięków po prostu zaczynam tą melodię, żeby ona... płynęła razem z tymi głosami pod spodem. Nie wiem, czy. Ale też nie jest koniecznością, żeby wszystkie głosy nagle naraz grały, nie? Ależ nie, oczywiście. Mogą sobie odpowiadać, mogą rozmawiać ze sobą, mogą. Kurczę, no to jest taka szeroka paleta, że można wszystko. I to jest piękne, że mamy tylko 12 dźwięków, a można wszystko. Tak, no w muzie, nie? Dobrze, no ja... Cage'a. Tak. Czytaj. Czy zdarza się zagrać czasami coś mu? Tak, Krystian na pewno by był zainteresowany blaszakami. Czy zdarza się zagrać czasami coś za pierwszym razem, czego potem nie da się już powtórzyć?
Jak się tak zdrowo pomylisz, to pewnie tak, nie? Choć pewnie czelówki, nie? No miałem... bo jak są akcydenty, to... Tak. Pewnie solówki, ale no czasem, jeżeli chodzi o solówki, to chyba najbardziej chodzi o time. Mam jakąś frazę, zagram ją niesamowicie i ona po prostu tak usiądzie, że na przykład Grzesiu, który tutaj siedzi, mówi: Marcin, zagraj tą frazę jeszcze raz, a ja po prostu nie mogę jej zagrać. Bo ona zdarzyło jest, się. Tak, bo tak, zdarzyło ona się jest na przykład... dosyć trudna, no i wyszła przypadkiem. I to chyba o to chodzi, nie? To są te momenty, że coś się przypadkiem zdarzyło i potem już, kurczę, jak ja to zagrałem? Przecież to jest niemożliwe, kurczę. A Grzesiu mówi: dubelek. Tak. To dlatego już nie przyjeżdżasz, tak? Nie, ale to jest prawda, że czasami, no, bardzo często w solówkach tak jest, że to są, no, to są emocje chwili, nie? Tak jest. Czasami się tak zdarza, że zagrasz po prostu jakieś takie, taką figurę, która w zasadzie jest w punkt, ale powtórzyć to potem, kurczę, co ja tam, jak ten palec, co, gdzie to było? Ja tak mam na przykład mojego szefa, Raya Wilsona, że tutaj są solówki na koncertach te same, które zostały nagrane na płycie. Mhm. No bo tak jak Simply the Best, jakbyś usłyszał solówkę inną niż oryginalna na saksofonie, to byś się nie zgadzał. Się zdziwili. Więc mój Ray Wilson uważa, że po prostu musimy grać te same solówki, które są na płytach. Mhm. Ja byłem na początku bardzo zdziwiony, w ogóle jak to, a nie mogę zagrać po prostu czegoś innego jako jazzowy muzyk, ale teraz już wiem, że muszę zagrać to, co jest dokładnie na płycie, i spisywanie swoich solówek to była jakaś masakra, męka, ale w końcu się nauczyłem. Dzisiaj mam jakby to już tak ograne, że nawet budzisz mnie o 3 w nocy i potrafię zagrać do Makes Me Think of Home, nie ma problemu, solówkę od razu. Nie? No, wiesz, pamięć także, mięśniowa po prostu. No. Jeżeli kiedykolwiek poczujesz się źle z tym, to pomyśl o tych wszystkich tysiącach muzyków klasycznych, którzy od 30 lat muszą grać te same nuty. No to jest masakra. W małych wariacjach. No to jest, no tak, to współczuję to jest... wszystkim. Ale niektórzy to mówią po prostu, tak się czują. Ale z czystej ciekawości, pozwalasz sobie czasami popłynąć na koncertach, czy w ogóle, czy to jest od razu bach po premii? Nie. Znaczy... Jak jest koncert i coś się nie zgadza, to Ray patrzy tak. Okej. Oczywiście odwraca się tak, żeby ludzie nas nie widzieli, ale odwraca się i co ty tam grasz? Jest reprymenda. Ale od czasu do czasu po prostu jest czarna dziura. Nie wiem, czy przerabiałeś. Znane zjawisko, oczywiście. Oj tak. Tym bardziej jak się skupiasz na tym, co masz zagrać, ona wtedy się wydarza. No właśnie i typu czarna dziura nadchodzi, ja mówię, kurczę, przecież grałem tą solówkę miliard razy, a nie wiem, od jakiego dźwięku zaczynam. Ale jak już takie coś nadchodzi, to mówię, idę w improwizację i po prostu daję z siebie coś zupełnie nowego. No wtedy Ray się śmieje i mówi, oj, popłynąłeś dzisiaj tam gdzieś, nie? Mówię, no cóż, zdarzyło się. Jest taki przepiękny koncert Totos w Polsce, jak grali z Łodzi, gdzie tam Nathan East grał na basie. I cały koncert jest oczywiście odegrany tak, jak mówisz, po bożemu, wszystkie partie. Nie pamiętam, w którym, ale w jednym utworze, no albo, no to nie był błąd, ale on się po prostu wyrwał, chciał sobie, dołożył sobie 4 takty. I to, jakie pioruny po prostu popłynęły na niego z tej sceny w tych 4 taktach, to jest na wideo, ja znajdę ten fragment. Po prostu miałem taki ubaw, ale przepięknie zagrał, wiesz, takie ładne dźwięki naprawdę, ale w ogóle nie, wiesz, tak... Niezwiązane. O jest. Pioruny. Także trochę wiem o czym mówimy. Muzycy rockowo-popowi inaczej w ogóle patrzą na to wszystko niż muzycy jazzowi, którzy za każdym razem mogą grać inaczej i w ogóle wszystko się zgadza. I najlepiej, jak jest niedokończone, typu nie wiadomo jak skończyć. Dajmy sobie troszeczkę jazzu. Nie wiadomo, zbiórka jakie będzie fermacie. Zakończenie i tak dalej. Zbiórka na fermacie. To wszystko przerabialiśmy. Jasne. Dobra, jedziemy dalej. Tak. Tomili, czy używasz instrumentów dętych z MIDI? Na
pewno nie, z MIDI dętych nie, bo, no bo sam potrafię je zagrać, to chyba tylko dlatego. Chodzi o nie wiem, czy pytanie nie dotyczyło sterowników MIDI, czyli EWI na przykład, nie? EWI. Aha. Jeżeli o to chodzi, to ja nigdy nie używałem MIDI samego w sobie. Typu nawet jak przez EWI, na którym też parę dźwięków potrafię zagrać, to zwykle wbijałem się w audio input i nagrywałem jako audio. Bo mój akurat EWI ma tam jakieś swoje dźwięki, swoje soundy wbudowane i ja z nich po prostu korzystam. One są takie, że można przeżyć. No. Jak już naprawdę potrzebuję sobie nagrać jakąś taką solówkę syntezatorową, no to input audio i nagrywam to jako audio. Raczej MIDI się nie param. Ale jeżeli chodzi o następne pytanie... Ale wiesz, co to jest MIDI. Wiem, co to jest MIDI. Wiem, ale to... W 90-tych latach grałem często i gęsto na przykład imprezy typu rodzinny spęd, wielogodzinny koncert z obiadem. No i tam to MIDI królowało wtedy, jakoś mam uraz chyba do brzmienia. MIDI nie za bardzo mi podchodzi. Ale jeżeli chodzi o instrumenty inne, typu jakiś klawisz, jakiś Rhodes, jakiś ten, no to wtedy MIDI sobie nagrywam sam dla siebie oczywiście, tylko do moich demówek, które czyli mają... Czyli to nie są ślady, które zostają później, tylko są jako jakby... Nie, one są po prostu wymieniane. Tak. One są potem wymieniane na prawdziwego muzyka. No właśnie tutaj jest pytanie, czy używasz instrumentów dętych wirtualnych przy komponowaniu, ale rozumiem, że nie. Po prostu grasz je na żywo. Natomiast dla tych wszystkich, którzy nie umieją grać jak Marcin, oczywiście jest kilka naprawdę świetnych bibliotek, które po pierwsze nauczą was, jak brzmi każdy instrument, tak, że jak zrobicie te aranże, to one będą bliżej tego, co zagra potem muzyk, bo rzeczywiście te pierwsze biblioteki były straszne, ale te najnowsze biblioteki naprawdę są fajne, tam są konkretne artykulacje, te główne, jest też skończony dźwięk, więc nikt nie może zrobić 24 taktów na jednym oddechu, co pamiętam w tamtych czasach często bywało i potem cała sekcja się pytała, gdzie są pauzy na oddechy. Więc ja na przykład bym polecał tym wszystkim, którzy nie grają, żeby chociaż się zapoznać właśnie, wiesz, Marcin, z instrumentami, bo bez tego jak? No tak. Grają, nie? A coś muszą tam stawić. Ja na przykład używam bardzo dużo kontakta, ten Session Horns Pro, który ma te wszystkie instrumenty. Ja sobie za pomocą tego instrumentu po prostu robię tylko same szkice, które potem ktoś zagra i oczywiście dużo lepiej, ale to jest dobra baza, jeżeli ktoś potrzebuje to. Tak, no, ale jednak żywy instrument to jest zawsze żywy instrument. Tak, on musi skończyć, potem bym polecał, żeby zawsze je zamienić. To znaczy, Jest jeszcze jedna taka fajna biblioteka, jeżeli chodzi o saksofony. Zadzwoń do Marcina. Tak. No to... Właśnie miałem powiedzieć, że to jest ta najlepsza biblioteka. Tak. I paradoksalnie Marcin, jeżeli tylko ma przerwę w koncertach, to bardzo chętnie nagrywa, bo przecież ty to kochasz. No tak, ja to uwielbiam. Ja pamiętam zawsze, Marcin, dzwoń do mnie, jak coś potrzebujesz, dzwoń, ja to lubię. Pamiętam. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest wspaniały też sposób na ćwiczenie swojego dźwięku. Jak siebie słyszysz i odsłuchujesz to, co nagrałeś, to wiesz, jak brzmisz po prostu. I to jest niesamowite. Ja to robię od jakichś 14 lat. Tak naprawdę zacząłem już od tego mojego pierwszego mikrofonu. 14 lat już minęło i myślę, że bardzo mi to pomogło w kształtowaniu w ogóle mojego własnego dźwięku, mojej świadomości dźwięku. A gdzie masz Milesa Davisa? O wow, okej. A tutaj, uwaga, jest. Ojo, okej. Dzięku, no proszę. Jamiroquai, proszę. Czyli już wiadomo, fanem Jamiroquai'a. Jest pytanie o inspirację, więc rozumiem, że to już możemy ominąć. Dobrze, czy chińskie dęciaki są godne uwagi, czy też umieć szerokim łukiem? Chińskie dęciaki, czyli chodzi pewnie o jakieś LC Sax na przykład, albo kurczę, nie wiem nawet jak się Everplay, albo takie. Mi się wydaje,
Ja sam mam w ogóle saksofon jeden, który ze mną jeździ na koncercie, mieszka w przyczepie, jest odporny na minus 20 i plus 37, jest produkowany w Tajwanie na przykład. LC Sax się nazywa, Lian Qing, jakoś tak. I muszę przyznać, że ten instrument jest zrobiony jakby z gorszych trochę materiałów. Jak tam jakaś klapka mu się wygnie albo przegnie, to ja ją po prostu odginam z powrotem i jest gites. To nie jest tak jak w Zelmer Mark VI, że to ten instrument ma 70 lat na przykład i jest to wszystko idealnie i super i te klapki się nie wyginają, jest zrobiony z czego innego po prostu i dlatego jest legendą. Ale taki LC Sax, który ja osobiście używam, jest bardzo porządnym saksofonem, który dobrze brzmi, dobrze stroi, wygodnie się na nim gra, nie ma się do czego przyczepić. Także myślę, że można niektóre wyższe modele chińskie spokojnie testować i jeżeli się trafi na taki instrument, który tobie odpowiada, tylko grać i się cieszyć. Pysznie. To chyba ostatnie, bo mamy właśnie 21, więc nasza zakończenie. Właśnie trąbki gra a propos dętych. Właśnie pękła. Jak zgrać dęciaki z akordeonem? No. Nie nagrywać razem. W samej piosence. Nie, no, tak, to jest taka odpowiedź, która natychmiast przychodzi do głowy, ale nie wiem, dajmy Marcinowi szansę. Poczekaj, kurczę, bo nie wiem, ja jakby nigdy z akordeonem jeszcze nie nagrywałem. No właśnie. Jak ale zgrasz dęciaki z akordeonem? Możesz, poprosimy o rozwinięcie pytania może, bo tak będzie. Tak, wydaje właśnie, mi się, że chodzi o pewien tuning. Niektóre akordeony nie są 440 po prostu, albo w ogóle stroją jakoś dziwnie, nie? No ale to... Ale to już... Poczekajmy na rozwinięcie, może to mi wrzuci. A ja cię jeszcze zapytam tylko o ostatnią rzecz, bo o tym żeśmy dzisiaj nie rozmawiali, ale ty też jest napisane i stoi w twoim dosie, że jesteś basistą. No co to się stało, powiedz? Nie, no słuchajcie, szybka akcja z basem. 2004 rok. Jestem na stateczku, gdzieś daleko na Karaibach i jestem ze wspaniałym basistą Jędrusiem Kujawą. Mieszkamy w tej samej kabinie. On ćwiczy całymi dniami na basie, chociaż my gramy na statku, w ogóle nie trzeba, ale ja z nim razem ćwiczę. Kupiłem sobie wtedy iwi i ćwiczymy razem. I pewnego razu przychodzimy na próbę trochę za wcześniej. Bębniarz usiadł za fortepianem, Jędruś usiadł za perkusją, no i dla mnie został bas. Ja mówię, ale Jędruś, ja nie wiem w ogóle, jak to chwycić. Nic się nie przejmuj, Marcinek, zobacz, tu jest B, tu jest C, tu jest F. Tylko graj te trzy dźwięki i już mamy bluesa. I zaczęliśmy grać. Ja używałem tylko tych trzech dźwięków, które mi pokazał. I tak mnie to zainspirowało jakoś, nie wiem, ta cała magia basu, że tu nagle ride, tu bas, razem idą, gramy bluesa. Mówię, kurczę, ja chyba muszę się nauczyć na basie grać. No i kolega pokazywał mi następne dźwięki, jak uderzać palcami o strunę, chwytać i tak dalej. Po tym kontrakcie kupiłem sobie swój bas, zacząłem ćwiczyć. Nigdy nie miałem, słuchajcie, nauczyciela takiego prawdziwego od basu. Bo za każdym razem, jak jechałem na przykład na imprezę ze Zbyszkiem Wrąblem, no to coś tam od niego się nauczyłem nowego. Z Grzegorzem na Dolnym, Grzesiu mi pokazał, a tutaj sobie poćwicz takie przebiegi, to ci na pewno ułatwi sprawę. I każdy basista z moich wszystkich znajomych basistów coś mi pokazywał. I po prostu dzisiaj stałem się takim basistą u Raya Wilsona. No więc właśnie, jakby to jest puenta, że grasz na basie. Grasz na basie u Raya Wilsona. Gram na basie. Czekałem na tę puentę właśnie, bo byłem na koncercie i mnie to bardzo mocno zszokowało, jak Marcin nakłada saks, bierze bas i zaczyna grać. Mówię, wow!
Także mamy to wszystko ogarnięte w zespole, że jak ja nie gram na basie, to ten bas jest albo gra pianista, albo ktoś tam przyciska dodatkowy przycisk bas i wtedy się odpala bas z głośników. No, także mamy to naprawdę fajnie ogarnięte, ale to mi sprawia bardzo dużą radość. To granie na basie naprawdę to jest potężny i ważny instrument. I jeszcze jedna sprawa. Jak się pomylę na saksofonie, to nikt nie zauważy. A jak się pomylę na basie, to wszyscy zauważą. No tak. Tak to jest. To mi rozwinął to pytanie. Czy nagrywałeś dęciaki w utworach, w których był akordeon? No właśnie, chyba nie. Kurczę, nie pamiętam takich rzeczy, bo chyba moja muzyka... Do Piotra Cołoduchy trzeba by zapytać pewnie. Którą nagrywam, zwykle była funkowo, popowo i w tę stronę, więc tam akordeon bardzo, bardzo rzadko się pojawiał, jeżeli w ogóle. Akordeon, wiesz, mi się bardziej kojarzy Astor Piazzolla albo Disco Polo. Ale wiesz, a to połączenie to na przykład kolegów z grupy NA, tak? Czyli Piotrek Sołoducha. A no tak, tak. I oni tam mają, to jest takie folkowe granie. To jest takie bałkańskie, no, nie? Gra. Bałkanie, no. To pytamy chłopaków z NA, jak to się robi. To pytamy Piotrka, dobra. Marcin, strasznie ci dziękujemy. Ostatnie pytanie, zawsze, od kiedy pamiętam, jest Chrisa, więc nie będę mu tej przyjemności zabierał. No, mi się bardzo podoba to pytanie w tym kontekście z Marcinem, ponieważ jedna z pozycji naszego dekalogu jest dobieranie muzyków, co w twoim przypadku jest dosyć skróconym procesem, po prostu grasz wszystkie partie i kończymy. Ale właśnie chciałem ciebie wypytać trochę, bo wiem, że czytałeś, jakie masz odczucia. Naszą intencją było zrobienie ściągi całego procesu produkcyjnego. No i chciałbym się dowiedzieć, jak to odebrałeś i czy są rzeczy, które byś ewentualnie zmienił, dodał, czy wszystko siedzi. Słuchajcie, wasz dekalog jest bardzo dobrze napisany. Jako zaczynacie od o czym ma być ta piosenka, o czym ma opowiadać, jaki ma być nastrój, jacy muzycy, jaki miks i tak dalej. To jest w ogóle, naprawdę, to się bardzo sprawdza. Trzeba z tego po prostu tylko korzystać. Decyd. Mam nadzieję, chyba że... Chyba musimy wydrukować to. Zrobimy druk na koszulce taki, wiesz? Tak. A to jest świetne, to ja zamawiam od razu. M-ka dla mnie. Pamiętamy. To jest świetny dekalog, naprawdę. Dobór muzyków, chyba mój ulubiony punkt, bo naprawdę każdy bębniarz, nawet na tych samych bębnach, gra inaczej. Gra, nie wiem, głośniej, ciszej, z innym timem. I to się czuje. I każdy z muzyków ma swoich innych ulubionych muzyków, z którymi mu odpala po prostu. Mamy ten sam time. Także dlatego ja mam na płytach w większości tych samych muzyków, bo dobrze mi się z nimi gra, współpracuję i czuję, że oni czują tą moją muzę. No. Także to jest... Super. Tak o. Super, Marcin, mega ci dziękujemy. Kawał dobrej rozmowy, mega wiedza. Ja też również znowu, dziękuję. Znowu mamy poczucie, że trochę wam wszczepiliśmy ciekawych tematów. Oczywiście dzwońcie do Marcina, jeżeli macie saksy do nagrania, to mówię teraz on, ale wiem, że kiwnie głową, zaraz zrobi to chętnie, szybko, sprawnie i naprawdę. I bardzo drogo. I muzykalnie. Dobra, Marcin, dziękujemy za znalezienie dla nas. Wam serdecznie Trzymajcie dziękujemy. Się. Jeżeli wam się podobał odcinek, dajcie nam lajka, skomentujcie pod filmem, jeżeli macie jakieś pytania. Marcin, dorzucamy cię do naszej grupy VIP, gdzie będziesz wśród wszystkich naszych gości. Mam nadzieję, że przyjmujesz to zaproszenie. No. Wow. No, to ja. I do zobaczenia za tydzień w takim razie z wami. Bardzo dziękuję. Cześć. Miłego wieczoru. Ciao. No cześć. Chciałbym was serdecznie zaprosić na najbliższą środę o godzinie 20:00. Na setkę. 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 Zapraszam was na setkę. Na setkę. Na setkę. Na setkę. Na setkę. Na setkę. Trzy setki.
6 setek i 8 setek. Jutro na 10 setek. Wejdźcie na setkę, a na pewno nie skończy się na jednej. Zapraszam. Niech żyje rock and roll, panowie. Mam nadzieję, że wy i ja to jakoś przeżyjemy.